Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł, Crypto Investment Reviews. Nagrywam już drugi film w 2018 i przy tej okazji chciałem wszystkich oglądających, subskrybentów pozdrowić i życzyć Wam samych sukcesów w 2018 roku, który myślę, że będzie przełomowy dla świata kryptowalut. Życzę Wam jak najwyższych zysków i jak najrozsądniejszych decyzji, tak żebyście mogli sobie stworzyć swój własny portfel kryptowalut, bo to jest obecnie to, co ja będę robił, tak? I zyski, które mam z różnych źródeł, na pewno będę coraz w większym stopniu lokował w kryptowaluty. No i to też trzeba robić oczywiście z głową. I tutaj można sobie na short term lub na mid term lub na long term takie kryptowaluty kupować. I jak to robić w ogóle, skąd mieć informacje na ten temat, żeby, no bo przecież samemu ciężko posiadać taką wiedzę, żeby podejmować tak dużo decyzji i w odpowiednim momencie kupować, a w odpowiednim też sprzedawać, tak? I w tym pomagają na przykład grupy sygnałowe, tak? I tutaj ja analizowałem wiele grup. Darmowe gdzieś tam czasami się sprawdzały, natomiast no nie było to na takim poziomie, że można było z tego korzystać tak na dłuższą metę i w zasadzie darmowe zawsze jest ta premium grupa, gdzie jest więcej sygnałów. Niektóre grupy, takie jak tutaj CryptoProfit, o której właśnie mowa, to już jest dużo więcej wiedzy, są różne działy, gdzie naprawdę wszystko ze świata kryptowalut jest poruszane i to również koparki, kopanie w POS czy w Proof of Work. I są ICO i przeróżne inne możliwości i związane to wszystko jest z kryptowalutami. Tak właśnie jest CryptoProfit. Tutaj na początek chciałem pokazać przede wszystkim historię zysków. Tutaj na przykład jest od 10 do 20 grudnia na dzień 2 stycznia. I no tutaj można zobaczyć, że na przykład tu mieliśmy 214%, 339%, 230%. No, ten miesiąc był naprawdę bardzo dobry i tutaj no, bardzo się sprawdzały sygnały z grupy. Można było, jeśli się poświęciło czas i się obserwowało na bieżąco, w dobrym momencie jak się pojawiały te sygnały, się wchodziło i się wykazało dużą cierpliwością, można było sobie tutaj pomnożyć wielokrotnie kapitał. Także naprawdę dali nam tutaj bardzo dużo możliwości. Tutaj na przykład zobaczcie ostatni sygnał w 7 dni, 3384%. No, to już chory wynik, tak? Akurat no, udało się tyle, oczywiście nie każdy był w stanie tyle wyciągnąć, bo ja na przykład zdawałam niższymi targetami, tak? I jeśli miałem tam targety różne, tutaj przypuszczam, że nawet te targety zostały przekroczone. Jeśli miałem targety niższe, to też tam mogłem gdzieś sobie niżej zejść, tak? No ale jak ktoś chciał potrzymać takie coiny, to była niewielka cena tego coina zakupowa, więc można było sobie troszeczkę tego kupić, nawet ilościowo i potrzymać. Oczywiście to też mówię, to nie jest tak, że na przykład cały kapitał się włożyło w ten sygnał, tak? No i tutaj uczą nas, żebyśmy wkładali jaką część naszego kapitału, na przykład 10%, 5%. Tutaj THC to na przykład też tutaj zrobiłem chyba, przypominam, czy 200%, także bardzo fajny sygnał był, też skorzystałem. Tutaj mamy Bitcoin Cash 90%, GUPT 123%. Ja sprzedawałem taniej, Zena też tam sobie robiłem, Powera też robiłem, ogólnie to jest fajny coin moim zdaniem do trzymania na long term. Jest tego naprawdę dużo, tutaj tak fajnie to w takiej fajnej formie przedstawili, Sia coin też zrobiłem super sygnał, także naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. I mamy tutaj cały historię zysków, to jest akurat, pokazuję Wam w tej chwili na grupie darmowej, tutaj też czasami się pojawiają jakieś sygnały. Ale jest to tylko jakby tak na zachętę, żeby zobaczyć, że rzeczywiście chłopaki tutaj wkładają dużo pracy. No i tak na przykład wygląda sygnał, tak? Mamy targety. Nawet na sygnałach premium jest dużo więcej targetów, jest ogólnie więcej sygnałów. To jest tak na przedsmak, tak? Żeby można było sobie spróbować. Tu mamy różnego rodzaju ogłoszenia. I już jest prowadzony taki blog, gdzie są różne artykuły edukacyjne. Tu jest na przykład program partnerski. No to warto tutaj zwrócić uwagę, że jeśli zaprosimy 4 osoby do grupy, to mamy miesiąc za free, tak? Jeśli osoby będą przedłużały abonament, no to będziemy mogli dalej też mieć za free, także warto polecać też tą grupę, można, jeśli
ktoś chce, tak? To mamy dyskusje, no tutaj są prowadzone wolne dyskusje i to jest fajne, zobaczcie sobie, są tu użytkownicy, sobie pomagają, wymieniają się doświadczeniami na bieżąco, na przykład, nie wiem, coś się dzieje, to tutaj można sobie też kogoś spytać, czy ktoś jest tam gdzieś tam, czy... I często to bardzo pomaga, ja na przykład bardzo polegam na tym, ale w grupie premium tam sobie głównie dyskutuję. Tu mamy ICO i tutaj na przykład teraz dali takie fajne ICO, eksperci też można sobie zobaczyć. I to jest, widzicie, też jest na grupie darmowej, patrzcie, cały czas jesteśmy jeszcze na grupie darmowej. Mamy krypto humor, tak pół żartem, pół serio, sobie po godzinach, żeby rozładować które napięcie i nerwy, które czasami towarzyszą tradingowi. Tu będzie historia zysku, też pokazywałem i mamy tutaj dużo informacji na temat właśnie Proof of Stake. Można sobie zobaczyć, co to jest, patrz, jak fajnie jest to opisane. Bardzo fajny dodatek, tutaj chłopaki naprawdę no, starają się, żebyśmy mieli to, co trzeba. Tutaj jest o masternodach, bardzo ciekawy temat również. Tu mamy jeszcze o precoinsach. Są propozycje. Tu już widać, że dodatkowe osoby zostały zaangażowane w rozwój grupy. Tu mamy też dyskusję o właśnie tych precoinsach, ogłoszenia, zarobki. Pokazują tutaj, jak tutaj idzie na przykład w różnych tych projektach związanych z POS-ami. Tu mamy koparki. Teraz zostały też uruchomione taka propozycja tutaj zakupienia koparki, postawienia jej w kopalni. To też kolejna możliwość. No, mamy dyskusję na ten temat. Tutaj mamy to, jeśli chodzi o jakiś mining i mining pool. I też to jest wolna dyskusja. I to jest grupa free, na którą, żeby się dostać, trzeba poprosić na grupie tutaj na Facebooku o dostęp. Gdzieś tutaj się pojawiają takie posty. Najlepiej zapisać do newslettera też. Czyli wchodzimy sobie na stronę CryptoProfit i zapisujemy się do newslettera. Tutaj zaraz można wejść na przykład. CryptoProfit, żeby wam pokazać od razu. I tam jest też dużo informacji na stronie. Jak ktoś nie widział wcześniejszych filmów, tutaj sobie może przez to przejść, wszystko przelecieć, żeby sobie zobaczyć, jaka jest idea, dla kogo jest ta grupa, dla kogo nie jest. No tutaj warto podkreślić, że warto mieć jakieś doświadczenie, zanim przyłączymy się do grupy. Szczególnie jeśli chcesz oczekiwać jakichś rezultatów. No, jeśli nie masz doświadczenia, wiedzy żadnej, oczywiście możesz ją zdobyć, natomiast no, przygotuj się, że to też będzie droga wymagająca dużego zaangażowania, tak? No, to nie jest tak, że sobie wejdziesz na grupę i nagle zaczniesz zarabiać na sygnałach. Żeby dołączyć do grupy premium, zaraz wam pokażę, jakie tam mamy możliwości, to trzeba wpłacić na ten adres podaną tutaj kwotę, później wysłać potwierdzenie, zrzut ekranu na maila, wypełniamy formularz, musimy zarejestrować w Discordzie discordapp.com i tam sobie już założyć nick, tutaj podamy ten nick, adres naszego portfela, na przykład w razie, gdy zaprosimy kogoś i będziemy mieli jakąś prowizję do przelania, najlepiej, żeby to był też portfel, z którego będziemy płacili, imię, nazwisko, no i polecający opcjonalnie, to tutaj, jeśli na przykład zobaczyłeś ten film u mnie i chcesz dołączyć, dlatego, że nie wiem, zachęciłeś się moją prezentacją, to będzie mi bardzo miło, jeśli tu piszesz pg.pl, no bo wtedy ja dostanę prowizję za to, że ty tutaj dołączyłeś do grupy premium, tak? Także z góry dzięki, jeśli będziesz miał ochotę tutaj, to podajesz, jeśli nie, to nie. Tu mamy jeszcze jakiś rozwój projektu. Jest ten blog właśnie, który jest teraz rozwijany i mamy tutaj troszkę wiedzy, takich podstawowych rzeczy, żeby nam było łatwiej zrozumieć, szczególnie jeśli jesteśmy osobami początkującymi. To warto sobie tutaj poczytać. Bardzo tutaj też strona jest rozwijana, także widać duży wkład pracy, który tutaj chłopaki wkładają. Także naprawdę, no ja polecam osobiście, tak, żeby nawet sprawdzić sobie właśnie dołączyć na darmową grupę, może jeśli ktoś
nie wiem, nie jest pewien, czy to jest coś dla niego, czy to się opłaca. Tak, tam się spytać innych użytkowników, którzy również są już, którzy zapłacili na darmowej grupie, co oni uważają. Tak? No tak by było rozsądnie chyba, prawda? No to mamy analizy BTC, dział, do którego często zaglądam. Troszkę trzymam BTC, jestem BTC holderem, więc trochę tam sprzedaję, czasami na górkach, jak widzę, że może się zbliżać korekta i sobie odkupuję. Ogólnie tutaj właśnie to jest moje główne źródło informacji, gdzie tak jakby sobie potwierdzam swoje przypuszczenia. Czasami jest tak, że są jakieś analizy techniczne, one nie zawsze się sprawdzają, natomiast no już nawet historycznie, no są tutaj ludzie, którzy spędzają czas na tym, żeby takie analizy tworzyć, więc dla mnie to jest bardzo cenne źródło informacji przy moich własnych ocenach i wnioskach. To będziemy mieli sygnały na mid term i long term, czyli takie, gdzie na przykład na miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok są perspektywy dużych wzrostów i warto to trzymać po prostu i nie ruszać. No i na short term, mid term, czyli takie kryptowaluty, które mogą zaliczać duże skoki, ale też duże spadki, dlatego nieraz wcześniej lepiej sobie na jakiejś tam górce własnej, którą sobie ustalimy według targetów podanych, sprzedać i po prostu szukać kolejnych sygnałów tego typu, jeśli ktoś lubi shorty, ja na przykład lubię. Tu mamy low market capy, tu jak widać jest dyskusja na temat ICO. Tutaj też często są dyskusje na temat programów ICO, które ja pokazuję. Natomiast ICO sygnały, które tutaj są, to są innego tego typu programy ICO, znaczy programy, to są właśnie kryptowaluty ICO. Natomiast też również o takich ryzykownych ICO z programami lendingowymi tutaj można porozmawiać, gdyż no, dużo osób, które tutaj oglądały moje filmy, dołączyło i sobie tutaj często dyskutujemy, pomagamy sobie nawzajem. No bardzo to jest pomocne, uwierzcie mi, bo nieraz jedna osoba coś zauważy i w porę, w czas można na przykład sprzedać coś drożej, niż by się sprzedało, czekając, nie wiedząc, że na przykład można wypłacać itp. itd. Także no jest to bardzo też pomocne dział. No chłopaki tutaj podzielili to, żeby nie mieszało się z ich ICO takimi sprawdzonymi, z teamami deweloperskimi, zupełnie inny rodzaj projektów. No i mamy tutaj też, tak jak mówiłem, low market capy, mamy dyskusję. Tu również myślę, że mogę pokazać. To jest bardzo fajne, że tutaj to wszystko żyje i również tutaj wymieniają się swoimi osiągnięciami ludzie, tak, i planami. Także bardzo, bardzo fajna społeczność, gdzie to wszystko naprawdę zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Tu mamy kryptohumor, też tak sobie troszkę można rozładować tutaj napięcie, pośmiać się, memy jakieś zobaczyć. Także następny fajny dział. To jest już grupa premium, bo również w grupie darmowej były podobne działy, tak? To mamy ogłoszenia, kryptoniusy, raporty, przydatne narzędzia. Także jak widzicie, jest tutaj dużo takich rozwojowych działów, gdzie jest nietypowe różne... To nie są tylko sygnały, tak? To naprawdę nie są tylko sygnały, jest bardzo dużo tutaj wiedzy. Jest również historia zysków, gdzie na bieżąco sobie można zobaczyć, o, jaka skuteczność. Ogólnie tutaj 96%, biorąc pod uwagę samą skalę wzrostów. Czyli na poziomie 100% aktualnie, tak zaokrąglając powiedzmy, no to jest bardzo dobry wynik. Co tu dużo mówiąc, tak? No naprawdę warto tutaj sobie się bliżej przyglądnąć, popytać się innych użytkowników na darmowej grupie o wrażenia i samemu ocenić. Tam jeszcze materiały, jakieś prace domowe, tak? No bardzo fajne jest to, że można tutaj właśnie wejść w interakcję z innymi użytkownikami, dzielić się własnymi osiągnięciami. To jest to tak w grupie raźnie, jak to mówią, tak? A to jest właśnie grupa, to jest działanie grupowe, żeby zarabiać na wzrostach kryptowalut. Tak to można nazwać, ja to tak właśnie odczuwam. Wyniki są imponujące, może nie zawsze takie tutaj maksymalne, ale no, jeśli ktoś na przykład był cierpliwy lub gra ryzykowniej na wyższe targety, to zobaczcie, no, 8 z 8 targetów, tak. Także no, tu jeszcze niektóre są otwarte. Także naprawdę warto tutaj się mocniej zastanowić. Ja póki co właśnie, to jest moja decyzja na rok 2018, żeby coraz więcej inwestować, zbudować sobie portfel kryptowalut, dużo trzymać na midterm i long term, bo no warto sobie tutaj przyglądnąć, jakie były wzrosty na przykład na CoinMarketCap niektórych kryptowalut w ciągu na przykład roku czasu. To można było na przykład wkładając, nie wiem, 100 czy 500 dolarów, czyli niewielkie kwoty takie dostępne dla przeciętnego człowieka,
Można było naprawdę można było zarobić nawet z tego 5000%. To nie są takie zyski, które można osiągnąć w normalnym życiu, nie wiem, w normalnym biznesie. Także to tutaj dlatego też potrzebne są odpowiednie narzędzia, żeby wiedzieć, co się robi, żeby mieć osoby, które nas wspierają, które nam pomogą, jeśli czegoś nie wiemy. Także ja się bardzo, bardzo bezpiecznie czuję, będąc tutaj członkiem grupy CryptoProfit i teraz już trzeci miesiąc sobie wykupiłem. Także liczę coraz więcej, teraz będę robił sygnałów, bo nie robiłem tak dużo, jakbym chciał, ale na pewno teraz część mojego czasu będzie skoncentrowana właśnie na tym, żeby bawić tutaj na tych sygnałach i oczywiście zarabiać, powiększać swój kapitał, pomnażać swoje bitcoiny. Dzięki Wam za uwagę i jeśli podobał Ci się film, to daj łapkę w górę, jeśli nie, to w dół. Jeśli chcesz i nie jesteś jeszcze subskrybentem, to zachęcam do subskrypcji. Będziesz na bieżąco otrzymywał informacje o nowościach i aktualnościach z różnych tutaj tematów, którym ja się interesuję. Póki co dzięki i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w 2018 roku. Do następnego filmu.